Witam, witam w Gwinciku. Dzisiaj czas na Królestwa Północy. Oczywiście zostawcie łapkę na początek. No i tak, mamy jedną beczuszkę do otworzenia. I z kolekcji kart wam powiem, że na razie nie wiem, czy będę coś kupował. Mamy bardzo dużo fragmentów, ale chcę sobie ją zachować. No, zobaczycie co. Jeszcze troszkę poczekamy. Ranking jest fatalny, ale muszę sobie pograć teraz trochę tą talią skurwiela, nie? Ale to w jakimś wolnym czasie. Chyba, że zrobię jakiegoś live'ika w tygodniu. Zobaczymy, zobaczymy. Dajcie znać, czy byście chcieli. I tak, na początek zrobiłbym jakiegoś live'ika też z wbijania poziomu. Bo my zawsze gramy z widzami, nie? No ale cóż. Może troll coś odpali? To cóż. No dzisiaj piękna beczuszka. Może będzie jeszcze druga. Aha, i mamy jedną kartę nową. Ostatnio moja dziewczyna trafiła wiedźmę. Gdzie jest wiedźma? Ta. Przątka. Jeszcze mamy jedną do odblokowania. Ale nie wiem, czy będę grał na te wiedźmy. Nawet z Kejranem jest do dupy, nie? Bo tu albo Igni spali, albo pożoga, albo... Wszystko. Same się spalą. W ogóle nie są odporne. Słabe te wiedźmy, wam powiem. Troszkę tam do niszczenia jest. Ale to innym razem. No i dzisiaj gramy Królestwami Północy. Zagramy sobie na tą talię do lochu z nimi, bo trzeba ją trochę dopracować, a jest bardzo ciekawa. Mało osób gra na takie coś. Czego nam tu brakuje? Ostatnio patrzyłem, że naprawdę mało. Vernona, Keiry. Nie potrzebuję tych kart do tej talii. A naprawdę te fragmenty chciałbym zachować. Operatora bardzo potrzebuje do talii skurwiela. No nic. Chciałbym naprawdę zachować sobie te fragmenty. Mu się przydadzą, mówię wam. Mówię wam, że się przydadzą. I też oszczędzajcie. Taka dobra rada. Do lochu z nimi. Co by tu zmienić? Też piszcie w komentarzach oczywiście. Ale moim zdaniem jest całkiem ciekawie. Mamy dużo medyków. Dużo tych setników. Dobra, jak się bawić, to się bawić. Ja lubię takie talie, gdzie można pomyśleć, pośmieszkować. Obojętnie, czy wygramy, czy przegramy. Taką zwycięską talią jest teraz skurwiel, naprawdę. Jak jeszcze macie Morn i Operatora, to już całkiem. Pogodynka. To chyba fatalnie. No, bo ja będę odzłacał. To jest na pogodynkę straszna sprawa. No to cóż, musimy sobie radzić jak tylko możemy. Pazur. Dobra, czyste niebo się przyda. Nie wiem, czy w ogóle będę odzłacał, bo chyba to nie ma sensu. Nie, to nie ma sensu. Chociaż tego smoka w złotego jeszcze raz. No dobra, smoka raz. Kajdany. Coś to tylko kajdany zostawię. Rzucę kartę. Fajne te jednostki. Tutaj mamy atrapę, dużo medyków. Proszę bardzo. Jednego wywalę, bo mam tak za dużo. Gościu ma przeszkadzajkę chyba i to ostrą. Nie. Sabrina w tej rundzie? No, nie wiem. Bardzo dużo medyków. No troszkę bym musiał tych jednostek wywalić, ale ja nie mam zwykłych kart. Dobra, gramy ostro. Wygrywają lub przegrywają dowódcy, nie czarodziejki. Pas. Może być pas. Dobra, grasz, mistrzu. Za 7. Tu też może być pas.
Kurde, jeszcze jedną kartę. Jeszcze jedną kartę potrzebuję. Albo ściągnę sobie. Przecież to wybuchnie. No! Co, on nie wiedział, co robi? Ale jaja. Kurde, jak ściągnę. Medyka. Dobra, medyka ściągamy. Bo on położy jeszcze jedną kartę. Fajnie. 15, 15. Teraz nie mogę kajdan wrzucić na to. Medyk też nie. Mogę jakąś jednostkę. Tu mi szóstkę spali. Co ja tam mam? Setnika pewnie. Setnika będę mu... Oj, to na randoma nie gram. Dobra, idzie ten medyk. Nie pocisz się w tej kurcie? Tak czy tak? Teraz padnie. No dobra. I mamy 12. No muszę. Po to jest ta talia. Musiałem to zrobić. Ważne, że jest runda. Szkoda tej jednej karty tu. Ale cóż. Trzeba tą talię dopracować. Ciężko się będzie grało z pogodynką. O kurwa, co to jest? Żadnych jednostek. Po talii. Nie wiem, co ja tu będę robił. Tu nie mogę, bo wskrzeszę sobie smoka, też nie. No, czyste niebo by mi się przydało. Dobra, to gramy. To muszą być ranny krew. Wszystko na jedną kartę. Troszkę mu tam popalę. Chyba się zdziwił. On będzie wyrzucał i pogody, i różne rzeczy. No, ale musiałem to zrobić. Bo tutaj bym dostał... smoka srebrnego mógłbym dostać. To jest tylko elita. Mogłem nennekę, ale... nie wiem, czy będę musiał te karty wyrzucać w ogóle. Dobra. Łomik. Set. No dobra. Na razie szani mam spaloną. Ale mogę sobie grzybki na nim włożyć. Okej. To się nie opłaca, bo szóstkę mi tylko zepsuje. No i teraz tak. Grzybki można na szani, bo ja ją sobie wskrzeszę jeszcze raz. To jest dobry pomysł. Chyba, że położy jakąś mocniejszą kartę, ale nie, nie położy. Czyli co, palimy szani i jego szóstkę? I to też bez sensu. Jestem trochę w żopie, wam powiem. No ja jestem w żopie. Muszę zrobić tak. Najmniej punktów teraz stracę. Zadziało się coś?
On tak myśli. Pający mróz. Może na randomie mi Shani poleci? Próbujemy. Czego chcesz ode mnie? Próbujemy. Elita. Czyli ja nie mam kart do wskrzeszenia. To muszę tą rundę oddać. Do lochu z nim. Do lochu z nim. Dobra, jeszcze pazur i muszę oddać tą rundę. Pójdzie Nennekę. Nie, ona w Shani nie wskrzesi, nie? Nie. Shani się nie wskrzesi. Troszkę źle pomyślałem. No ale cóż. I zapomniałem. Shani się nie da uleczyć. On jedynie atrapą. Ej, ale gościu! Gościu! Czy ty nie masz kart? Grom, ale fuk. Ale ja jeszcze byśmy to wygrali. Dobra, dobra. To się ożywiłem. Piąteczka mu zostaje. A ósemeczka. O, proszę bardzo. No to jedź, panie majster, ja tu się dogadam. Z moimi kartami. Pyk. Zagramy na minus. Nie będzie co zbierać. W sumie już załatwiona sprawa, nie? Już załatwiona sprawa. Znów Nennekę. Smoka wrzucę. No i super, wygraliśmy z pogodynką. Znaczy to nie była pogodynka jedna. Słaby gościu, jak na Dagona. Jak miał biesy w talii, to ja nie wiem o co chodzi. Może grał na Kairana? Miał Ekimę, nie? Dobra. Jeszcze jedną partijkę. Naprzód! Do boju! Full teści! Do lochu z nim. Ircin. Uuu! Oby nie grzybiarz. Te grzybki muszę zostawić, ale mam 3 złote. Opis tu jest zajebiście. Tylko setnik niestety. Dobra, elita out. Rozdarcie out, krwawy baron. Mam te złote jednostki, ale nie mam tego rozwalać. Może ten medyk? Wpadaj. Posiłki. Posiłki na setnika. Mogę rozwalać wszystkie karty. No to robi się wesoło. Bardzo wesoło. W sumie mogę to grzybkami rozwalić. Zrobimy to? Nie będzie miał już tej karty. Jak nie ma tego w talii, to już nigdy się nie wstrzyknie. To jest okej pomysł. Raz za wozem, raz na kozie. Gra na piechotę. Kurczybek. Muszę powywalać te karty. Zadarłeś niewłaściwą czarodziejką. Wszystkie złote sobie wyrzucimy. I posiłki na setnika. Zobaczymy, co się będzie działo. Tego jeszcze nie sprawdzałem. Szkoda, że o 3 nie bije. To są grzyby. Mam przejebane. Ja trapą Shani jeszcze, albo Nennekę można ściągać. Wygląda ok. Wygramy sobie tą rundę. On spasuje. Chyba, że będzie cisnął te grzyby. Kosztem tej rundy, nie?
Fajnie. Dużo mam medyków, więc gramy okulista. Pasuje. No bo szuka grzybków. Naprzód! Do boju! On też może to ozłocić. A, nobilitacji może szukał. Spoko. Na pewno muszę być jeszcze w grze, bo potrzebuję tych dwóch kart później. Radowid bez sensu. Yennefer. Spalić sobie Yennefer? Nie, bez sensu. I teraz mi pójdzie Okwist. Atrapa na Okwista? Na Nennekę wolałem. Chociaż mam już tyle tych medyków. Dobra. Muszę mieć więcej kart. To mi się przyda. No i dobra, ma tylko jedne grzybki. Najgorsze to, że ja muszę położyć setnika i chciałbym to położyć. No niestety. Wyprułem się z tej karty, no ale cóż. Drugi smok przyda mi się. Bo mam szani. Jakbym nie miał szani, to bym tego nie robił. Medyk zwykły. No i ostatnie życzenie. I tak, medykiem zwykłym muszę uważać. No sobie to na razie. Grzybki, nie. Medyk. No nie. Muszę bardzo uważać. I co ja tam mam za kartę? Tylko setnika. Tylko setnika i smoka. Wyciągnę to Nennek. Na razie to, bo będziemy grali długo. Kolejne. O, to niedobrze. Tam, że gra na piechotę. No, to było chamstwo. Mamy bohatera! No i setnik, nie? Bo tego się nie opłaca. Gramy setnika. Smoka chyba na trzecią rundę zostawię. Jak coś, to jeszcze mam barona. Troszkę mogę powskrzeszać. Mi został tylko smok. Niezły pomysł. No okej, ja pasuję. Chyba, że Radowidem? O, fajnie. Semeczka. No teraz smok kompletnie nie. Nennekę nie, to nie, posiłki nie. Dobra, jedynie Radowid został. Okej, 5 na 6. A tam. Radowida na jakąś złotą zostawię. Kurde, chciałbym to wygrać. Wyczuwam głupoty. Siri. Dobrze, dobrze. 5 na 5 i on zaczyna. Rewelacje. No będzie miał tam pewnie szani z tą pierdoloną piechotą. Ale cóż, setnik. Może coś tam mu od złota. A ile tu medyków poszło? Jeden. Mam elitę jakąś? Kurde, nie mam żadnej elity. Szkoda. Posiłki na elitę wrzucił. I smoka. Kurde, ale szkoda.
Dobra, ci to wszystko popalę, nie bój żaby. Ja to już nie mam sił. Teraz setnik na co? Zobaczymy. Dobra, na razie na skudne rany, ale będziesz żył. Baron. Nie mam już nic do stracenia. Kłobuk, same srebrne. Setnik czy Stenis? Stenis, i tak go spalimy. Stoicie przed majestatem książęcym. Setnik czy to? Setnik. Rozwalimy mu tego barona, będą ósemki i siódemki na smoku. Ale muszę w dobrym momencie posłać naprawdę tego Willem Trettenmercha. Jest wojna, to muszą być rany. Dobra, wiedziałem. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny Kilwin. Dziewiąteczka. Może damy radę z tą piechotą. Nie dziękuj mi. Podziękuj. Oby nie miał nobilitacji. Niezły pomysł. Aj, boję się, że przegramy. O nie! O nie! O nie! O mój god! Przejebane! Dziewiątki i siódemki... A nie, ósemkę mu spalę. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny jak jej wilk. To muszę, wiecie co? Zaraz zobaczymy, co muszę zrobić. Kiedy coś zalecam, zazwyczaj teraz szali. Jakbyś nie miał kajdan. Będę płakał. Albo setnika. On miał tam setnika, nie? Ma, może mieć medyka. Chociaż nie, już. Neke i Shani poszła. Jedynie na randomie może mu się trafić. Ja nie wiem, czy tą ósemkę rozwalać, bo... Mogę pizgnąć na przykład Radowida w Stenisa. Radowidem w Stenisa i wtedy mu rozwalę te siódemki wszystkie. A jak w Barona, to będzie lipa. No jest wesoło. Ta runda mi się podoba. Romancja. Kurwy syn. Deszczyk. Dobra. Jak coś to Shani mu będę rozbalał. Co ja tu mam do wskrzeszenia? Mam kłobuka nawet. Setnik kłobuk. Nie pocisz się w tej furcie? No to będzie jedynka tak czy tak. To spoko. W tej sytuacji mogę to zrobić. Kurde, on teraz myśli, że ja mu popalę 9 i 8, ale ja mu walnę Radowidem. Opłacałbym mu się rzucić jakiś grom na moich setników, ale nie wiem, czy ma. Zajebista partyjka. Ta jest ciekawa. Czyste niebo. Nie, czemu? Okej. To ja na medyka. Nie pocisz się w tej kurcie? Tak dla jaj, bo więcej kart innych już bym nie miał. Ten jest nieuleczalny, to spoko. Czy mogłem już Radowidem pizgnąć? Chyba nie zdążę, nie? A, nie zdążę. To przegrałem. Chyba przegrałem. Żyp. Pali?
Już pali. Kurde, nie zdążyłem. 10. 42, dobra, wygraliśmy. Ale zjebałem w sumie. Tutaj jest 5. On dostanie kartę. Będzie remis. Czy to muszę spalić, bo on dostanie kartę? To się zbustuje. A jak rozwalę 7? Muszę tą 7. Zobaczymy. Z nim. Nie dostał karty. Yeah, na to liczyłem. Łód szczęścia. Ojej. Masakra, już miałem strach w oczach. Strach w oczach, to był strach. Teraz trochę tych punktów dostajemy. Nie ma niestety na kolejną beczkę. Ale spoko. Fajnie się grało. Ta druga potyczka emocjonująca. Także dajcie łapeczkę w górę i widzimy się już jutro. Hej, hej.